powiem dzisiejsze moje odczucie. Bo jak tu w 2009 wyprowadziłam się z Krakowa, tam byłam wcześniej w Teatrze Starym i tam tworzyłam, prawda, no, różne sztuki, które, no, Krystiana Lupy i te wszystkie role niesamowite i te wszystkie przygody nieprawdopodobne. I rzeczywiście bardzo rzadko do Krakowa przyjeżdżam, bardzo rzadko, na przełomie tych lat. Czasami przyjeżdżam zagrać Medeę, właśnie Bartka Szydłowskiego. I jak tutaj szłam z hotelu tymi uliczkami, to rzeczywiście poczułam, że w Krakowie jest ta wyjątkowa, którą zawsze kiedyś czułam, jest totalnie inspirujący dla artysty, dla twórcy. Jest coś nieprawdopodobnego. Ja to dzisiaj tak mocno wcześniej w tym byłam, prawda, i tworzyłam, i to wszystko się jakoś mieliło i działo, ale tak dawno mnie nie było i takie właśnie te spacery, żeby przejść tu, tam przez jubilat, to wszystko, i miałam coś takiego, jeju, ja jestem w mieście takich inspiracji, po prostu takiej energii. No, ale to wiadomo, to też nie jest jakaś prawda, którą ja odkryłam teraz. Tylko po prostu nie było mnie tu już, to tak nie żyje. I tak mocno poczułam te różnice, kiedy są miasta wyzbyte tego, nie mają, a kiedy wchodzi się w miasto, gdzie to coś buzuje po prostu. Tak, tak, tak. W ludziach, tak.